Trójka. Program trzeci. Bierzemy 3 tabletki lutinoskorbin, 3 kropelki R6, co tam jeszcze? 3 łyżeczki syropu i zapraszamy. Ja jestem, wiesz, jeszcze troszkę rozkojarzony, ale... Zaraz, żebym tylko czegoś nie pomylił, zaraz muszę jakąś karteczkę. Taki jestem mało przygotowany. Witajcie. I co my gramy, jaki my gramy utwór? Wake up, little Susie, wake up. Aha, dobra. Cześć Marek, witaj. Cześć Piotrek, witaj. Plan mamy taki, że nie mamy żadnego planu. Tak, ale słuchaj, głos nam się jednak zmienił trochę przez te lata, prawda? A ty jesteś sprawcą tej historii? Nie, to Misiek. To Misiek przygotował, Michał Jakubik realizuje listę. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Lista 1470. Wyjątkowa i chyba jedyna taka. Chyba tak. To znaczy, myślę, że będziemy zadawać parę pytań naszym słuchaczom. Czy zdarzyło się tak kiedyś, że listę prowadziło dwóch prowadzących jednocześnie tego samego dnia? Bobby już wie. Tak, 10. To podaj na miary. Tak, lp3@polskieradio.pl albo 707-33. Walczę z komputerem, to ty teraz mów, dobrze? Wiesz co, ja zastanawiałem się dzisiaj, tak gdzieś koło 15, jak ta burza się rozstrzelała nad Warszawą, to chyba nie złapała trema, bo tak powiem, taki hop do przodu. No co, czego się tu bać w końcu, umiem to robić. Ale to jednak jest duży stres. I zastanawiałem się, kiedy ty poprowadziłeś pierwszą listę za mnie jeszcze jako druk zastępowy? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że było tak, i to pewnie słuchacze też pamiętają, że ty mi zaproponowałeś listę pewnego dnia i to był chyba 86 rok. I ja, nauczony doświadczeniem innych kolegów, którzy cię zastępowali, którzy mówili, że to nie jest łatwy kawałek chleba, powiedziałem ci wtedy nie, że nie, że się boję i że to nie jest dla mnie. Ciekawy jestem, czy ktoś pamięta. Znaczy, to można sprawdzić w książce, podejrzewam, tej pierwszej, w związku z tym, no bo to było dawno, dawno temu. Kiedy Piotr Baron poprowadził pierwsze notowanie listy swoje, gdyby zechcieli Państwo sprawdzić. Tak patrzę na dzisiejszą datę, 5 kwietnia 2010 rok. 5 kwietnia 1982 roku był poniedziałek i myśmy wtedy startowali. Trójka ruszała na antenę. Bo to był poniedziałek, 5 kwietnia. To niesamowite, że tak się wszystko składa. A za 2 tygodnie, za 3 może, będzie 28 lat listy 24 kwietnia. No i wtedy tu się spotkamy. Ja pamiętam swoją pierwszą wizytę na liście, taką na żywo, w 1984 roku. Baśka była za sterami, jeszcze po tamtej stronie korytarza. No i mnie się wydawało, że to wszystko jest nieprawdopodobne, że to się w ogóle na żywo udaje, dlatego że wtedy nie było komputerów, wtedy nie było przygotowania takiego osprzętowienia, dziś powiedzielibyśmy, i to wszystko odbywało się z taśm, jingle, nagrania, wszystko. Teraz już możemy powiedzieć, że jest taka nowoczesność, że Misiek zapytał nas, czy w ostatniej godzinie chcecie gadać 8 minut, tak czy 13. Tak jest. Jeszcze nas zapytał tak entuzjastycznie, czy trzy minuty? Czy będziecie razem do końca listy, niestety? Tak. No dzisiaj postanowiliśmy chyba tak, że do końca listy, ale powiedzmy słów kilka o tym, co się będzie działo w piątki, bo lista wraca na piątek. Ale czy nie za dużo dajemy od razu słuchaczom wiadomości oraz na głowę? Tak, no może tak. Musimy wymyślić tytuł tej audycji. Tak jest. Powiedzmy, piątek, 9:12, na zmianę Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, lista 19:22 też na zmianę. I kompletnie, tak jak zwykle umiałem wymyślać te wszystkie poczekalnie i tam takie różne dymarki, tak kompletnie nie mam pomysłu na to, co, jak ta audycja... Jak to nazwać między 9:00 a 12:00 w piątek? To musi być nazwa związana z listą. Tam... Chcemy uniknąć słowa poczekalnie. No tak, no bo to poczekalnie już tutaj jest. Tam będziemy sięgać do nowości, które są w zestawie, ale tam będziemy także sięgać, myślę, do archiwalnych notowań list przebojów. To jest dobra okazja, żeby przypomnieć, co na liście było. No już teraz możemy się pochwalić. 25 lat temu i 20, 15, 10, tak 5. No i jeszcze w ogóle dzisiaj będziemy przypominać różne, mam nadzieję, także zabawne historie. I być może będzie również tak, że Państwo zechcą przypomnieć jakieś swoje wspomnienie z listy, tej najstarszej listy i tej, która ma zaledwie rok albo półtora roku, bo były też takie sytuacje bardzo dziwne i bardzo śmieszne, o których Państwu opowiem, kiedy Marka nie było, kiedy Marek Jędrek był w marynarce. No właśnie, ty się znasz na tej wojskowości. Te 2,5 to jest marynarka? Hmm? Okej, okay, no marynarka, żadne tam berety. To co, zaczynamy listę? Proszę bardzo, Marek, to ty zaczynasz dzisiaj poczekanie. 1470 notowanie naszej listy. Dzisiaj jest 5 dzień kwietnia 2010 roku. Gotan Project, czyli Tango.
La Gloria. Nie wiem, dlaczego to spada oczko, ale to być może, jak to się mówi, wypadek przy pracy. lp3@polskieradio.pl, dobrze mówię? Dobrze. 7 trójek to Helena. Hela dzisiaj będzie mobbingowana aż dwa razy. Chyba, że ucieknie wcześniej.